W gminie Podgórzan powstaje zapowiadana inwestycja Centrum Społeczne Rośnie w Oczach, a wykonawcą jest prefabrykat. Przypomnijmy, umowa podpisana została we wrześniu 2023 roku. W gminie Podgórzan stawiamy na rozwój. Obecnie znajdujemy się na placu budowy remizy, ośrodka zdrowia oraz Centrum Aktywności Społecznej. Remiza to jest pierwszy etap, gdzie jest wykonywana pod klucz i planujemy zakończenie w tym roku. Pozostałe obiekty to będzie drugi etap i obecnie czekamy na możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel w celu pełnego zrealizowania. Liczymy, że obiekt dopuszczony do użytkowania i wykończony w całości to jest rok 2025. Na Dolnym Śląsku powstaje także 8 modułowych posterunków policji. Jeden z nich w gminie Podgórzan. Jest to inwestycja ze środków rządowych przy wkładzie gminy. Otwarcie posterunku jest planowane na pierwszą połowę tego roku. W gminie realizowane są także ważne inwestycje drogowe. Dziś powiemy o jednej z nich. Jedną z inwestycji, którą obecnie prowadzimy, jest to przebudowa drogi przy drodze byłej wojewódzkiej 366, łączącej się ze skrzyżowaniem przy Biedronce w Podgórzynie. Droga ta jest jedną z inwestycji kluczowych, gdyż umożliwi nam przebudowę układu drogowego, przygotowanie pod budowę ronda na skrzyżowaniu przy właśnie Biedronce w Podgórzynie. Inwestycja ta jest o łącznej wartości 6 milionów złotych, z czego 4 miliony pochodzą ze środków zewnętrznych, 2 miliony to jest wkład własny gminy. W przetargu, który został rozstrzygnięty na budowę tej drogi, także rozstrzygnięty został przetarg na budowę pierwszego etapu obwodnicy Marczyc. Jest to inwestycja strategiczna, gdyż umożliwi wyprowadzenie ruchu kołowego poza miejscowość Marczyca. W planach jest także remont wieży po byłym kościele ewangelickim w Miłkowie, a o tym już więcej niebawem na naszej antenie.